Drodzy mieszkańcy, jesteśmy na końcówce konsultacji dotyczących modernizacji Parku Brudnowskiego, bardzo istotnej części naszej dzielnicy, naszego obszaru. Chcielibyśmy od samego początku, jako zarząd, sprostać oczekiwaniom wszystkich. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, niektóre pomysły wykraczają poza tą chęć utrzymania tej funkcji parku, którą dzisiaj mamy. Dlatego też wszystkich serdecznie zapraszam na sobotę na godzinę 11 do sali konferencyjnej urzędu, gdzie już po wstępnych prognozach, po wstępnych informacjach projektanci mają przygotować pewnego rodzaju propozycje dla naszego parku. Chcielibyśmy to ostatecznie skonsultować z Państwem po to, żebyśmy już wiedzieli, jaką drogą podążyć. Przypomnę, chęć zachowania dotychczasowej funkcji parku, a jednocześnie jego modernizacja po to, żeby spełniał oczekiwania mieszkańców naszej dzielnicy na miarę XXI wieku. Będzie przygotowana makieta przez projektantów, oczywiście makieta wstępna z propozycją lokalizacji niektórych obiektów, jak również rozwiązań dla poszczególnych fragmentów parku. Liczymy na to, że ta makieta ułatwi Państwu takie poglądowe podejście, niekoniecznie trzeba będzie bardzo mocno wysilać wyobraźnię, żeby czytać z płaskich rysunków i dowiadywać się, co poszczególne prostokąciki czy trójkąciki znaczą. Projektanci zobowiązali się do tego, że pokażą Państwu to w bryle przestrzennej. Myślę, że łatwiej będzie wtedy odebrać ten projekt i łatwiej będzie nanieść jeszcze ewentualne sugestie. Będziemy się starali, żeby ten etap sobotni był już ostatnim etapem, jeśli chodzi o rozwiązania, po to, żebyśmy mogli na przełomie stycznia i lutego już przedstawić pełną koncepcję już z konkretnymi rozwiązaniami i trzymając się tej koncepcji dopracowanej, przekonsultowanej, przystąpić do projektowania.